Moi kochani, witajcie serdecznie. Dzisiaj wreszcie standardowy, codzienny, domowy vlog. Dzisiaj mamy poniedziałek, zaczyna się drugi tydzień mojego urlopu, bo urlopu mam 2 tygodnie. Byłyśmy rano, słuchajcie, w kościele, ponieważ u nas jest parafialny odpust, są kramy. Adusia, chodź kochanie, powiedz, co sobie kupiłaś? Adusia była, kupiła sobie... Balona, takiego, słuchajcie, dmuchanego helem i rybki, no. Bo dzisiaj też rozłożymy basen, bo jest bardzo gorąco, u nas 30 stopni, naprawdę niesamowicie grzeje. Jedziemy też do Jędrzejowa na zakupy, ponieważ pustkami świecą nasza lodówka i półeczki. Nie mamy mleka, nie mamy kapsułek do prania i nic w sumie takiego poczciwego do jedzenia. I bardzo się stęskniłam za pomidorami z Biedronki, bo bynajmniej u nas jeszcze nie ma pomidorków takich, wiecie, domowych. Co, kochanie? Możesz pójść do samochodu. Adusia wyciska sobie lodzika. Zjadłyśmy, kochani, też na odpuście lody z bańki. Zawsze wydawało mi się, że lody z bańki są z jajek, z żółtek. A tu zdziwienie, bo zapytałam, takie piękne, żółciutkie, pytam się, to są te lody z żółtek? On mówi, nie, absolutnie, tu nie ma nawet grama żółtka, ponieważ boją się o salmonellę, także... Te lody z bańki absolutnie nie mają żółtek, to nie są takie typowe, standardowe lody, ale tak wyglądają, więc nie wiem, jak oni to robią, czy to barwnikiem barwią, że są one takie żółciutkie. Pewnie tak, ale były bardzo smaczne, zjedliśmy lody, kosztowały 7 zł, Agacia, nie? 7 zł i jeden duży lód, taki skrobany z bańki. Dobrze, moi kochani, biorę wodę i jedziemy do miasta. Mamy parę rzeczy do załatwienia, między innymi tą półkę do samochodu dla Agatki. No nie wiem, może się znajdzie, może się nie znajdzie. Nie znajdzie się, no to trudno. Widzimy się, kochani, później. Moi drodzy, załatwione, kupione, jedynie co nie kupiłam pomidorów, bo nie było malinowych. Wydałyśmy dzisiaj 581 zł. Pomyliłaś się o złotówkę? Woda, karma, słuchajcie, kapsułki do prania, kwaśne mleko. Hol zakupowy oczywiście będzie w domku. I jeszcze tam mamy 2 torby. Adusie, halo, tak, huba buba. Elegancko, pakujemy. Agatka pakuje, a ja nagrywam. Nic nie mogłam znaleźć w tej Biedronce, bo to jest Biedronka, która ma tą zasadę, że nic nie jest na swoim miejscu, tylko w różnych miejscach różne rzeczy. Na przykład nie słodycze ze słodyczami, albo na przykład nie makarony z makaronami. Jest to jakoś tak inaczej ułożone. Kocia karma z tabletkami do zmywarki. Tak, kocia karma z tabletkami do zmywarki. Przeszłyśmy na spokojnie, mamy czas. Urlop jest, więc nie spieszę się. Znalazłam kwasek cytrynowy na szczęście, bo kwasek będzie mi potrzebny do konfitur, czyli do drzemów wiśniowych. Wiśni jest mało, nie wiem, co ja zrobię. Chciałam narobić sobie, słuchajcie, tych drzemów wiśniowych, ale no nie za bardzo jest z czego. No ale nic, będziemy mrozić, jest zamrażarka. Agatka pakuje. Teraz sobie przejedziemy jeszcze na złomowisko, to się nazywa? Co to jest? Szrot? Nie mam pojęcia. Tam, gdzie są potłuczone powypadkowe samochody, poszukamy nadal tej deski do Agatki auta. Sklep numer 2 to Lewiatan. Kochani, w Lewiatanie trochę mięsa, nakrętki. Czy zakrętki się mówi? Zakrętki. Zakrętki, chipsy, kupiłam kapustę, kupiłam arbuza i chlebek do zamrożenia. W tym tygodniu nie będę piekła, więc mamy kupiony, będzie zamrożony. Zejdź na bok, Adusiu, bo idzie samochód. Mamy tu zakupy, zobaczcie, jest wózeczek. W Lewiatanie zapłaciłam 180 zł. Także zobaczcie, dużo pieniędzy dzisiaj, ale mam nadzieję, że na długo, długo wystarczy. Moi kochani, zaczynajmy. Najpierw Biedronka. Kupiłam taką potrójną paczkę maszynek z 3 oszczami. Garatka. Gratka, słuchajcie, kosztowała 3,80 na całe opakowanie. Margaryna Kasia 4 zł już poszła do góry, bo była 3,50. Jogurt wyśmienity, gruszkowe, 71 groszy, jedna sztuka.
Znalazłam taką śmietanę, słuchajcie, już nie z tej piątnicy, tylko z Mlekowity, pisze produkt polski, naturalna, bez substancji zagęszczających, 18, 4 zł. Wzięłam sobie dwa opakowania i zobaczcie, bardzo dużo mleka zsiadłego. Mleko zsiadłe jest, kochani, po złoty 37 jedno. Bardzo dobre z Kresnego Stawu, polecam serdecznie, bardzo długa data, 29 lipiec, prawie miesiąc, także spokojnie, na pewno je zużyjemy. Drożdże. Nie może tak być, że ja nie mam drożdży. Do zamrożenia po 90 groszy, dwa opakowania. Musztarda z kamisa delikatesowa, 2,15, takie opakowanie. 8,56, dwie cytrynki, to 8,56 to jest kilogram, kochani. Chrupki Miami, złoty 60, dwa opakowania. Będą przetwory, czyli ogórki kiszone i konserwowe, więc wzięłam sobie 4 ziela angielskie po złoty 79, liście laurowe po złoty 70, też 4. I wzięłam też pieprz czarny mielony, bo też mi się skończył. Wczoraj specjalnie mieliłam sobie w termomiksie ziarnisty, bo nie było w domu. Drożdże instant, proszę, złoty 41 opakowanie. Wzięłam sobie 3 sztuki. Kwasek cytrynowy do moich drzemów. 5 opakowań, w każdym opakowaniu po 3 sztuki. I kwasek cytrynowy jest po 2,95. 2,85. Także mamy kwaski, 3 galaretki z gelwe borówkowe, teraz będzie sezon na borówkę, na pewno się znajdzie tu jakieś ciasto borówkowe, więc te 3 galaretki. Galaretki są po ile są? Po złoty 50 galaretki. Soda oczyszczona złoty 10, przyda się na pewno. Kupiłam też gumy, te większe 3,49, te mniejsze po 2 zł. Tak jak widzicie, zapisałam sobie flamastrem. 7,10 zł, taka duża paczka płatków Cornflakes i tutaj jest pół kilograma. Ja zakupiłam dwa opakowania. Z Lorenza 6 zł, takie słuchajcie, jakieś ziemniaczane przekąski, oryginalne, solone. Sporo kosztowały, no ale spróbujemy coś nowego. Dwie paczki paluszków, dzisiaj na promocji, 45 groszy tańsze na opakowaniu, czyli po 2,84 minus 0,45 to wychodzi po złoty z grosza. Fanta 6,79 za sztukę, przy zakupieniu dwóch zapłaciłam złoty 30 mniej na sztuce, czyli 5 z groszami wyszło mi. Makaron szlachecki 2,79, 4 opakowania kupione. Mięsko mielone 8,75, wieprzowo-wołowe 400 gram tu, kochani, jest. Dalej wędlinka krakowska po ile krakowska? Już nie widzę. 8,95. 9,95 czy 8,95 schab wędzony wiśniowy i 8,95 szynka gotowana. Zobaczcie, tyle kupiłam, jeżeli chodzi o datę, 12 lipiec, czyli szynka gotowana pierwsza do zjedzenia. 4,30 miażdżony serek, 3 paczuszki zakupione. Herbata czarna, dawno, dawno nie kupowałam herbaty czarnej, ponieważ nie piliśmy jej za często. 6 zł takie opakowanie i tutaj jest 75 saszetek. Lubella makaron, myślę, że do makaronu z truskawkami 4,75 za taką paczuszkę, krajanka 400 gram w opakowaniu. Woda mineralna bardzo zdrożała w Biedronce, coś kurczę ostatnimi czasy widzę, że koło dwójki jedna butelka. Złoty 59 zł za Kingę Pienińską, niegazowaną, niskosodową wodę mineralną. Ja wzięłam dwie zgrzewki i oczywiście moje kapsułeczki Ariela, znalazłam 60 kapsułek, czyli 60 prań za 50 zł, czyli niecała złotówka wychodzi za jedno opakowanie, jedną kapsułkę. Słucham, Madusia. Znalazłam w jajeczku? No. Dobrze. Baw się, kochanie, baw się, Suruniu. Dalej, mleko, 24 opakowania, po 2,99, 3,2 Mleczna Dolina. Wzięłam też taki zestaw puszek dla kotów, 12,99, 3 plus 1 gratis. Gazetkę Wam później pokażę. Tutaj puszki dla kotów i karma, 10,99. 12 zł, moi drodzy, ten 120-metrowy Queen, mega papier, ręcznik papierowy. I zobaczcie, jaki duży kupiłam.
szampon z Pantin. Tutaj jest 1 litr, jednolitrowy, 24 zł. Czy to dużo? Nie wiem. Chyba nie. Myny polskie, mąka, słuchajcie, jaka ta mąka? Mąka szymanowska, uniwersalna, typ 480, do pieczenia chleba, 3,49 za 1 kg właśnie tej mąki. I kupiłam całą zgrzewkę Carlsberga dla Grześka, 41,22. On bardzo tego Carlsberga lubi, także będzie sobie tam korzystał z tego piwka. Tyle jeżeli chodzi o Biedronkę. Był tam jeszcze lód, bodajże kaktus, około 2,70 zł. Były też gumy Huba Buba, bo Adusia wzięła też około 7 zł, ale tego już nie nagrywałam. I było jeszcze takie pitko małe, malutkie za chyba 3 zł z dzióbkiem. Też jest już wypite, czemu nie ma ostrości. Ok, przechodzimy teraz, moi drodzy, do Lewiatana. Jeśli chodzi o Lewiatana, wzięłam taką wodę mineralną, smakową, truskawkową i jedna butelka kosztuje 3 zł. Nie znam tej wody, mam nadzieję, że jest smaczna, bo wcale nie była tania. Cisowianka po... Ile cisowianka, kochani? Gdzieś to zapisywałam. Po złoty 60, jedna butelka, niegazowana. Pomidorki, dzisiaj pomidorki, żebym nie skłamała. Jeśli chodzi o pomidorki, dzisiaj, kochani, po 6,99 w Lewiatanie, malinowe. Kupiłam też chipsy. Jeżeli chodzi o chipsy, no to zależy jakie. Jeżeli to są chrupki Cheetosy, to 3,59, jeżeli chipsy ze Stara, 5,29. Kupiłam też udka z Rożna, dzisiaj będą na obiadek. I te udka, kochani, pieczone, 3,29, jedna sztuka. Okocim, bezalkoholowe piwo. Okocim, 3,69, takie jedno piwko. Zakrętki, szóstki oczywiście, duże i małe. Ja kupiłam tych zakrętek, ale jeszcze sobie dokupiłam więcej, po 3,99 za 10 sztuk. Tutaj mam łopatkę świeżą, surową, 14,49 kg i kupiłam tutaj też, kochani, kotlety ze schabu po 17,99. Tutaj jest 4 sztuki, rozklepę je mocniej i też będzie obiadek. Zobaczcie, wzięłam też kapustę. Kapusta 2,99 za taką główeczkę i chlebki 2. Bardzo jestem ciekawy, w jakiej cenie te chleby, bo te same są u nas w sklepie. Po 5,29 taki chlebek 600 gramowy. Widzę też, że Agatka wzięła chrzan polonez, 3,69 za chrzan. A jeśli chodzi o arbuza, i gdzie mamy tego arbuza? Arbuz po 3,79 kg i ocet. Ocet oczywiście do przetworów. Ocet kielecki, uwielbiam ten ocet. 2,39 jest mocny, także będziemy z niego robić różności przetworowe. I były jeszcze kabanosy, taka jedna kistka, ale Adusia już zjadła, więc nie będę Wam podawać. Tyle jeżeli chodzi o Lewiatana. Robię porządek z zakupami, chowamy wszystko tam, gdzie trzeba. Dużo dzisiaj tych zakupów, ale nie myślcie sobie, że ja zawsze takie zakupy robię. Naprawdę były braki domowe, jeśli chodzi o zakupy. Jest gorąco, potrzebna jest woda, więc tej wody też bardzo dużo kupiłam. I te zakupy takie duże, to myślę, że na ten cały miesiąc mi wystarczą. Będę tylko dokupować to, co brakuje na bieżąco. No i wiadomo, są przetwory, więc te zakrętki są potrzebne. Ocet jest potrzebny, przyprawy są potrzebne, żeby coś zrobić, żeby coś było. Trzeba coś dołożyć. No niestety nic samo nie będzie, jeśli tego nie kupię i nie zrobię, nie będziemy mieli ani ogórków kiszonych, ani żadnych drzemów, a wiecie sami doskonale, że drzem, no to nie tylko owoce, trzeba dołożyć cukier, żelfix. Jeżeli chodzi o ogórki, to też wszystkie te przyprawy trzeba kupić. Kochani, na dzisiaj to koniec, kończę tego vloga. To jest taki typowo zakupowy vlog. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam gorącą prośbę o subskrypcję, o miłe komentarze i nawet kropeczka mi wystarczy, czy też serduszko, będzie to znak dla mnie, że Wam się podobało. Dziękuję i pozdrawiam, do jutra.